Dzisiejszy odcinek poświęcony jest przymiotnikowi i powiemy sobie o tym jak się uzgadnia i gdzie znajduje się w stosunku do rzeczownika. Podkreślmy to, przymiotnik znajduje się obok rzeczownika i go określa, a zaimek jest zamiast rzeczownika, bo go zastępuje. Tak, Camille jest trochę chora, ma problemy z gardłem. No właśnie. Ale musi nam pomóc. Możemy powiedzieć Camille est malade. Albo Ele Malady. Malady to przymiotnik, kami to rzeczownik, rzeczownik własny, a el to zaimek. Słówko malade jest epicenem, ale o tym nieco później. Na razie podkreślmy raz jeszcze, że przymiotnik znajduje się obok rzeczownika, a zaimek zamiast rzeczownika. Przecież to oczywiste! Tak, wiem, teraz jest to oczywiste, ale w następnym odcinku będziemy robili przymiotniki i zaimki dzierżawcze i wtedy będzie nam dużo, dużo łatwiej, jeżeli już teraz uchwycimy tę różnicę. Skoro zaczynamy od teorii, to spójrzmy szybko na dwie role, w których występuje przymiotnik. Bel kami, tutaj przymiotnik jest w funkcji epitetu, czyli przydawki kamille bel. A tutaj przymiotnik jest w funkcji attribut, czyli orzeczenia więcej szczegółów na składni na razie powiedzmy tylko że w języku francuskim przymiotnik a dokładniej adjective, qualificatif bo mamy różne przymiotniki na przykład dzierżawcze będzie się uzgadniał w obydwu pozycjach tak jak po polsku Inaczej jest na przykład w języku niemieckim, gdzie uzgadnia się tylko w roli przedawki, czy w angielskim, gdzie nie uzgadnia się w ogóle. To ja wolałabym, żeby było jak po angielsku, a nie jak po polsku. Kami, e, nie narzekaj. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest uzgadnianie. Przymiotnik, co do zasady, powinien się zgadzać w rodzaju i w liczbie z rzeczownikiem, który określa. Jak w każdym języku, mamy słowa regularne i nieregularne, i wiemy już, że podstawowe słowa często są nieregularne, bo są podstawowe i często używane. Tak jest w każdym języku i to jest paradoks nauki, że na początku jesteśmy bombardowani wyjątkami. Najpierw przyjrzyjmy się przymiotnikom regularnym, a potem nieregularnym. Do tej pory poznaliśmy dwa morfemy: e jako marker rodzaju żeńskiego i s jako marker liczby mnogiej. Algorytm dodawania morfemów jest taki. Zaczynamy od rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej i z niego robimy liczbę mnogą. Dla rodzaju żeńskiego trzeba znowu zacząć od rodzaju męskiego, zmienić przymiotnik, dokładając morfemy lub wykonując inne transformacje i dopiero z rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej robimy rodzaj żeński w liczbie mnogiej. No i co w tym trudnego? Dla nas nie jest to specjalnie trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do języków indoeuropejskich i do takiej kolejności. Ale musimy pamiętać o tym przy przymiotnikach nieregularnych. Liczba mnoga żeńska musi być utworzona od rodzaju żeńskiego. Czasami przymiotnik w rodzaju żeńskim będzie zachowywał się inaczej od przymiotnika w rodzaju męskim, co zresztą zobaczymy niedługo. Dodatkowo wspominamy o tym, bo to zjawisko będzie zachodziło nie tylko w stosunku do przymiotnika. No dobrze, tyle teorii, teraz zobaczmy, jak wyglądają przymiotniki regularne. Zacznijmy od takich, gdzie dostawiamy E bez zmiany wymowy, a ze zmianą pisowni. Cała lista przymiotników, wraz z tłumaczeniami na język polski, znajduje się w opisie. Na lewo mamy rodzaj męski, na prawo rodzaj żeński. Spójrzmy. Espanol. Espanol. Noir. Noir. Seul. Seul. Fatigue. Joli. Joli. Poli. Poli. Grek. Grek. Turk. Turk. Darek. Tak. A co z liczbą mnogą? Euh, nic. Doklejamy po prostu S, którego nie wypowiadamy. Espanyol. Espanyol. Noir. Noir. Nie ma sensu pokazywać tego przy każdym przymiotniku, prawda? No nie, ale jak będzie coś nietypowego, to powiesz? Tak, jak będą zachodziły jakieś dziwne rzeczy, oczywiście o tym wspomnę. A teraz pójdźmy o krok dalej. Pamiętamy przymiotnik Malade, chory, chora. Przymiotnik ten jest szczególnym przypadkiem w języku francuskim, bo jest tak zwanym przymiotnikiem épicène. Innymi słowy, przymiotnikiem obydwu rodzajów. Przymiotniki takie mają taką samą wymowę, a do tego jeszcze taką samą pisownię. W języku francuskim nieakcentowane E się nie podwaja, jeśli nie jest akcentowane. A akcentowane będzie tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli taki akcent. Accent aigu, czyli idący do góry od lewa do prawa. Tutaj tego nie ma, więc to E będzie nieakcentowane. Spójrzmy na te przymiotniki. Rus. Rus. Suisse. Suisse. Belge. Belge. Simple, simple, honnête, honnête, triste, triste, malade, malade, stupide, stupide, bête, bête, pauvre, pauvre. Po polsku kobieta będzie chora, mężczyzna chory, a po francusku jesteśmy malade, więc zdanie Camille est Malade możemy przetłumaczyć jako Camille jest chory albo Kamila jest chora. Dlaczego? Dlatego, że imię Camille również jest epicenem. A teraz zobaczymy przymiotniki w cudzysłowie normalne, to znaczy takie, do których dodajemy E i usłyszymy zmianę w wymowie: Français, Française, polonais, polonaise. Gris. Italien. Italien. Américain. Américaine. allemand, allemande, Lourd. Parfait. Parfait. W pierwszych przymiotnikach widzimy, jak E udźwięcznia S na końcu. To S wypowiadane jest jako Z, to znaczy udźwięcznione, a nie S. Po polsku jest tendencja do ubezdźwięczniania ostatnich spółgłosek. Powiemy więc kot. I kod. Chociaż będziemy słyszeli kod. Po francusku takiego zjawiska nie ma, więc z wymawiamy na końcu jako z. A jak robimy liczbę mnogą od przymiotników zakończonych na s już w liczbie pojedynczej? Hmm, dobre pytanie. Jak na końcu znajduje się już jedno s, to nic nie robimy. Skoro nie czytamy jednego s, to dodawanie drugiego nieczytanego s nie miałoby dużo sensu. Więc przymiotniki te nie zmieniają formy w liczbie mnogiej. No, jakby było podwójne, nieczytane s na końcu, to by była już przesada. E, tak, ale pamiętamy o tym, że przymiotniki żeńskie inaczej tworzą liczbę nogą. Tutaj już zobaczymy różnicę. Dla pozostałych przymiotników również zachodzą ciekawe zjawiska. Tutaj widzimy, jak e denasalizuje poprzedni dźwięk. To samo zjawisko obserwowaliśmy w poprzednich odcinkach, kiedy mówiliśmy o sian. I chienne. Tutaj widzimy z kolei, jak to e wydobywa ukryte dźwięki. D, T i tak dalej. Samo e jest nieme, nieakcentowane, ale zmienia ono sposób wypowiadania poprzedniej sylaby. Ten motyw wraca już nam na tapet po raz trzeci. Pójdźmy teraz na kilka nieregularnych przymiotników z w miarę regularnymi końcówkami. Naturel. Naturel. Long. Long. Fier. Fier. Premier. Premier. Bon. bon. Généreux. Généreuse. Ancien. ancienne, Travailleur. Travailleuse. Active. Active. O oh nie, jakie to trudne! No cóż, trudno, musimy zacisnąć zęby i przez to przejść. To są regularne zakończenia, i zobaczymy je dość często, nawet na rzeczownikach. Na przykład, te dwa przymiotniki będą nas interesowały na fonologii. Bo tam są dwa dźwięki, które nie istnieją w języku polskim i wymagają specjalnej troski. Tak to są te same dźwięki, które widzieliśmy w czasownikach vouloir i pouvoir. Zobaczymy je jeszcze w nazwach zawodów. Tak, Kamil, wiem, że fonologia ogólnie jest super, ale najpierw skończmy przymiotniki, zanim zaczniemy nową serię. Okej, okay, trzymam za słowo. A teraz przyjrzyjmy się pozostałym przymiotnikom, które mają nieregularne końcówki. Nie ma tu zaskoczenia, są to przymiotniki bardzo podstawowe. Blanc, blanche. Bell, du, duce, faux, faux, fale, fou, fou folle, fale, fraîche, nouveau, nouvelle, vieux, vieille. Gorzej już chyba nie już prawda? nie Niestety będzie gorzej, bo część z tych przymiotników przed samogłoską zmieni formę na żeńską, która będzie zapisywana inaczej od formy żeńskiej. Całe to zamieszanie tylko po to, żeby uniknąć dwóch samogłosek obok siebie. Beau, belle, belle. fu, fol, fol, nouveau, nouvelle, nouvelle, vieux, wiej, vieille. Do tego niestety przymiotnik BU jest jeszcze bardziej problematyczny, bo tworzy liczbę mnogą nieregularnie. Mamy więc BU, BU i BEL, BEL. Widzimy teraz, czemu tak ważna była kolejność. Liczba mnoga żeńska to BEL, regularna, a BU jest nieregularna. Na szczęście ta końcówka jest o tyle regularna, że wraca dla innych przymiotników, np. NUVO i rzeczowników. Widzieliśmy ją już mówiąc o koniu. Cheval, chevaux. Dobrze. To jest większość informacji o uzgadnianiu, a teraz możemy przyjrzeć się pozycji przymiotnika. Domyślnie, przymiotnik jako epitet znajduje się za rzeczownikiem, zwłaszcza jeśli są to przymiotniki obiektywne. Kolor, forma, narodowość, kategoria. Voiture rouge. Voiture française. Personne drôle. Personne intelligente. Tak również będą się sprawy miały z imię słowami, particip i wyrażeniami z bezokolicznikiem, infinitif. Fatigué, fatigant, fatigante. difficile à dire. Nombre facile à chiffrer. Inne przymiotniki znajdą się przed rzeczownikiem, zwłaszcza gdy są subiektywne, np. rozmiar, charakter, aspekt, i gdy są krótkie i popularne. Tak wiem. Dziwna to zasada i tym zajmiemy się na kursie z leksyki. Petit enfant. Grande maison. Bon vin. Mauvais temps. Tutaj niestety nie ma jednej zasady i musimy nauczyć się robić to na czuja. Tutaj bardzo nam się przyda kurs z leksyki, gdzie opowiemy sobie o tym dużo szczegółowi. Teraz tylko na kursie z gramatyki pokazujemy dwie możliwe pozycje. Okej, okay, ale to nie robi się już dziwniejsze? Kami niestety to się robi troszkę dziwniejsze, bo po pierwsze część przymiotników może mieć dwa znaczenia w zależności od tego, na której pozycji wyląduje. Przed przymiotnikiem sens będzie bardziej metaforyczny, a po przymiotniku bardziej dosłowny. Spójrzmy na przykłady: Ancien élève, ville ancienne. Czyli były uczeń i starożytne miasto. Propr apartement, apartement propre. Apartment. Apartment propre czyli własne mieszkanie i mieszkanie czyste. Sale Apartement sale. Czyli brudny, podejrzany typ i brudne mieszkanie. Grand homme. Homme grand. Czyli wielki człowiek i wysoki człowiek. Pauvre enfant. Enfant pauvre. Czyli biedne emocjonalnie dziecko i dziecko biedne finansowo. To była pierwsza rzecz. Po drugie, czasami przymiotnik może wylądować przed przymiotnikiem w celach czysto emfatycznych, czyli stylistycznych. Możemy powiedzieć Une czyli dziwna istota, ale zabrzmi to bardziej emfatycznie, kiedy powiemy Ta różnica jest różnicą czysto stylistyczną. Na koniec dwie małe uwagi. Po pierwsze, przed adjective, kalifikativ w liczbie mnogiej przed rzeczownikiem, artykuł nieokreślony zamieni się w artykuł zero. Tu des tu de bonnes Dlaczego tak jest? Przyjmijmy, że tak po prostu jest, bo Francuzi są bardzo konserwatywni i tradycyjni i nie lubią zmieniać zasad, które mają już kilkaset lat. Po drugie, mała uwaga, kolory. Kolory po francusku są bardzo dziwne. Uzgadnianie się kolorów to osobne zagadnienie, którym ponownie zajmiemy się bardziej na leksyce. Teraz tylko na szybko zauważmy, że mamy trzy zasady. Po pierwsze, kolory co do zasady uzgadniają się. Po drugie, nie uzgadniają się, czyli są wyjątkiem od reguły, kolory, które po pierwsze pochodzą od nazwy pospolitej: orange, olive, prune, marron. Po drugie, są zapożyczeniami. Kaki. Po trzecie, są złożone, czyli składają się z kilku elementów. Bleu clair, bleu foncé, bleu pâle. I trzecia duża zasada. Tutaj niestety istnieją wyjątki od wyjątków i niestety niektóre kolory, zwłaszcza te z gamy fioletów, będą się uzgadniały. Mauve, fauve, pourpre, rose-violet ponownie o tym więcej na kursie z leksyki, gdyż musimy się przyjrzeć indywidualnym wyrażeniom, a nie regułom. Gramatyka jest od reguł. Wiem, że strasznie pośpieszyliśmy się z dwoma ostatnimi uwagami, ale chcieliśmy o tym wspomnieć, by niczego nie przeoczyć i by ten filmik był w miarę kompletny. W dzisiejszym odcinku to darek. Tak. A co ze stopniowaniem? To zagadnienie chciałem omówić z innymi częściami mowy. A nie możemy tak teraz, tak na szybko? No dobrze, ale tak naprawdę w dwóch zdaniach, bo odcinek nam się bardzo rozrósł i chciałem go już skończyć. A więc w dwóch zdaniach. Po francusku najwięcej przymiotników odmienia się w sposób opisowy, by utworzyć stopień wyższy i najwyższy. Sposób opisowy oznacza, że do stopnia wyższego dodamy słówka plus albo moins, czyli... Camille est plus belle que moi. Camille jest piękniejsza ode mnie... Camille, est moins belle que moi. Camille jest mniej piękna ode mnie. A dla stopnia najwyższego dołożymy do tego artykuł definii. Dlaczego? Dlatego, że jest tylko jedna najpiękniejsza osoba. Camille jest la plus belle au monde. Camille jest najpiękniejszą istotą na świecie. Więcej w następnym odcinku o przymiotniku Zadowolona? Na dzisiaj to już naprawdę wszystko, a w następnym odcinku porozmawiamy o przymiotnikach i zaimkach dzierżawczych. Zapraszamy serdecznie.